Dzień dobry moi kochani, z tej strony Kasia Podróż Mistyczna. Witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani, zapraszam Was na czytanie. Dzisiaj robimy takie czytanie, krótki przekaz dla każdego znaku na pełnię księżyca w znaku barana, którą będziemy mieć w czwartek 17 października. Zobaczmy, jakie energie mogą nas otaczać. Co się może zadziewać, co chce do nas przyjść, jakie informacje chcą do nas dotrzeć. Warto się na to otworzyć, ale też podchodzić do czytania z pewnym dystansem. Pamiętajcie, że karty to nie jest wyrocznia. Karty pokazują pewien potencjał. Ja czytam energię kart na dzień dzisiejszy i ona może ulec zmianie. Także zróbmy sobie takie czytanie. Zaczynamy od barana, dlatego że będzie to pełnia w znaku barana. Skończymy na rybkach. To będzie taki króciutki przekaz. Warto sobie posłuchać nie tylko znaku Słońca, ale również ascendentu Księżyca i Wenus. To może dać Wam taki szerszy obraz. Często bywa też tak, słuchajcie, że wysłuchanie wszystkiego daje nam pewien taki szerszy obraz kolektywu. Każdy z nas w swoim kosmogramie ma tak naprawdę większość tych znaków zodiaku, tak? One gdzieś tam są umiejscowione w naszym kosmogramie. Także czasem to nam daje też taki głębszy i szerszy wgląd. Słuchać oczywiście siebie i wszystko konsultować ze swoją wewnętrzną prawdą. Nie programować się, nie przywiązywać się do tych informacji. Pozostawić ten dystans. To jest ważne, to jest bardzo ważne. Dziękuję Wam za Wasze wsparcie, dziękuję Wam za to, że odwiedzacie mój kanał, że piszecie, komentujecie, dzielicie się ze mną swoimi doświadczeniami. Zapraszam Was oczywiście na czytania indywidualne. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod każdym filmikiem, jak również w opisie na moim kanale. I zachęcam do wspierania mojego kanału poprzez śledzenie linku BuyCoffee.tu lub PayPal. Możecie postawić mi tak zwaną przysłowiową kawkę i z góry Wam serdecznie dziękuję za każde wsparcie. Dobrze, nie przedłużamy, zaczynamy od baranka i mam nadzieję, jeszcze sobie poczekajcie, wyciągnę ściągawkę ze znakami, gdybym gdzieś tam sobie zapomniała. Baranki. Baranki, co się pojawi na pełni księżyca w baranie dla baranków. Jakieś dwie karty się odwróciły, dziewięć kielichów. No tutaj mogą energię przyspieszyć dla Was barany. Pojawił się rycerz mieczy, a to jest bardzo szybka energia. Może być jakaś szybka, niespodziewana komunikacja i to jest coś pozytywnego, bo koło tego pojawiło się dziewięć kielichów. Więc tutaj może być jakaś szybka komunikacja. Słuchajcie, karta mocy. Dzisiaj postaram się wyciągnąć po jednej karcie dla każdego znaku. Możecie mieć do czynienia z lwem, bo pojawia nam się tutaj energia lwa. Może to być, słuchajcie, może być tak, że będziecie mobilizować kogoś do komunikacji w jakiś sposób, bo ja tutaj widzę, jakbyście próbowali otworzyć paszczę tego lwa, ale to nie musi być oczywiście takie siłowe i dosłowne, ale mam wrażenie, że tutaj mobilizujecie być może kogoś do komunikacji, bo ten rycerz mieczy, który gdzieś tutaj się odwrócił w czasie tasowania, to jest energia związana z komunikacją. Komunikacja, szybka komunikacja, szybka energia, impulsywna, więc ja tutaj widzę, jakbyście wypróbowali otwierać tą paszczę, czyli jest jakaś mobilizacja z Waszej strony. To nie musi być takie, słuchajcie, świadome działanie. To może być, takie mobilizowanie kogoś do komunikacji w jakiejś formie. To może być komunikacja werbalna i nie musi być to komunikacja werbalna, ale to może być takie
Poprzez pozostawanie w swojej mocy, cokolwiek to dla Was oznacza na ten czas, może być mobilizujące dla drugiej strony. Tak energetycznie jest nacisk, ta energia po drugiej stronie może odczuwać taki energetyczny nacisk, żeby coś wypowiedzieć, żeby coś zakomunikować, żeby coś przekazać, żeby coś wyrazić. I mam wrażenie, że to czekało w tym ukryciu, w tym schowaniu przez bardzo długi okres czasu. Natomiast też może być tak, że wy siebie mobilizujecie do wypowiedzenia czegoś, do zakomunikowania czegoś, do wyrażenia czegoś, co w was jakoś siedziało, było przez długi czas i może odnajdujecie w sobie właśnie tą odwagę czy mobilizację do tego, żeby to było wyrażone. Ale karta Słońca, słuchajcie, to jest też potencjał. Więc mam wrażenie, że pełnia w baranie przynosi wam taką szansę, ale też otwartość na wyrażenie swojego potencjału. Tak jakby się ten potencjał wydobywał z was, on się zaczyna z was wydobywać. Cokolwiek to dla was indywidualnie oznacza, czyli ja mam takie wrażenie, że pełnia przynosi takie otwarcie waszej przestrzeni. Chcę powiedzieć, wasza wewnętrzna przestrzeń otwiera się na to, żeby w końcu wyrazić swój potencjał. I to jest początek, to jest tak jakbyście otwierali jakieś wrota i ten potencjał zaczyna się wydobywać na zewnątrz. Okej? Ale też to może oznaczać, ta karta może oznaczać potrzebę pozostawania w swojej mocy, w cierpliwości i w wytrwałości. Czyli nie robić pewnych ruchów zbyt szybko. Jeżeli macie taką, czujecie w sobie taką niecierpliwość, chcecie gdzieś pójść w jakimś kierunku, chcecie coś zrobić, ale nie na pewnych poziomach takich głębszych czujecie, że jakby coś was jeszcze powstrzymuje. To myślę, że jeszcze warto tutaj pozostać w wytrwałości i w cierpliwości. To już dotyczy może jakichś sytuacji, w których gdzieś powtarzał się jakiś schemat albo mechanizm. I tu może być takie, ja zrobię coś inaczej. I może być wyrywanie do tego starego trybu. I ja mam wrażenie, że jeżeli jest taka sytuacja, takie okoliczności, to warto pozostać w cierpliwości i w wytrwałości. Tak to odczuwam. Dobra. Energia runiczna. Energia runiczna dla was na ten czas. Fechu. Słyszę takie słowa wolność domu. Tak jakby ten dom zabarykadowany przekształcał się w taki dom bardziej wolno stojący. Może będziecie zmieniać miejsce zamieszkania, ale mam też wrażenie, że tutaj, czyli tutaj jakieś kwestie związane z domem szeroko pojmowanym, ale też fechu, livestock, inwentarz. Słowo kluczowe, struktura. Ta runa jest związana z domem i z rodziną, z obfitością, z bogactwem i z żyznością. Fechu, czyli ta runa pomaga nam zbudować coś silnego i długotrwałego. No właśnie, i długotrwałego. Może być też tak, że wy, słuchajcie, barany, byłyście i jesteście w procesie budowania czegoś trwałego, nawet jeżeli to wymaga od was cierpliwości, wytrwałości, tego poszukiwania w sobie tej mocy. To było jakoś takie, to było poświęcenie w pewnym sensie. To nawet nie takie poświęcenie, słuchajcie, nie kojarzyć tego z takim poświęceniem w negatywnym tego słowa znaczeniu. Choć to też może mieć takie konotacje w pewnym sensie, że to wymagało poświęcenia jakiegoś z waszej strony i zaangażowania. I to zaczyna przynosić rezultat. Wy zaczniecie te rezultaty tej ciężkiej pracy dostrzegać.
już wkrótce. I może ta pełnia przynosi Wam właśnie te pierwsze oznaki. Ten rezultat jest. Ja go widzę, ja go czuję, ja go dostrzegam. Ok? Ta pierwsza manifestacja, i przed chwilą widziałam 10-10, może się zadziać tak materialnie, że tak powiem, czyli widocznie. Może się zadziać w pełni. Dobra, to jest wszystko dla Was, baranki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam na raz kolejny. Trzymajcie się, przechodzimy do energii byka. Moje kochane byki, już na samym początku pod spodem talii pojawia mi się energia króla monet, a król monet to jest właśnie Wasza energia. Więc tutaj może być tak, że ta pełnia w baranie przynosi Wam powrót do siebie, taki powrót do swoich, słyszę, korzeni, do swoich podstaw, do swoich fundamentów, do swojego trzonu. Odzyskujecie stabilność. Ok? Może być powrót do takiej wewnętrznej stabilności, co może też jakoś przejawić się na zewnątrz. Karta, która się pojawia, to jest energia świata. Ja dzisiaj trzymam się tego, że wyciągam po jednej karcie, ewentualnie będę zaglądać sobie na spód talii. Słuchajcie, karta świata, no właśnie. Powrót do siebie i zamknięcie cyklu, czyli zamykacie cykl. Ta pełnia przynosi Wam dokończenie czegoś. Może dokończenie tego procesu, w którym byliście, może jeszcze w tym jesteście. Ja mam wrażenie, że kończycie jakiś cykl, tak jakbyście zataczali okrąg wokół siebie, w takim geście coś się dokonuje, ale to jest też otwarciem równocześnie tego nowego etapu. I tutaj słuchajcie, z tego poziomu wewnętrznej stabilności zaczynacie kreować. Ja w tej karcie świata dostrzegam te dwie pałeczki, które trzymacie w rękach, to jest dla mnie taki symbol kreacji. Zaczynacie kreować, zaczynacie coś tworzyć. Zaczynacie coś realizować. Zaczynacie w coś dosłownie wkładać swoje ręce. Możecie rozpoczynać jakieś kreatywne działania, możecie rozpoczynać jakieś projekty, możecie rozpoczynać jakieś nowe przedsięwzięcia. Traktujemy tutaj słowo kreatywność szeroko. To nie dotyczy tylko tak zwanych sztuk pięknych, czy działań takich artystycznych. Oczywiście, jeżeli niektórzy z Was są w to zaangażowani, no to może tego dotyczyć, ale nie tylko. Chodzi mi o pewną kreatywność w życiu, czyli kreuję to, czego pragnę w swoim życiu, niezależnie od tego, czym to jest, jakiej sfery to dotyczy. Czy to dotyczy miłości, czy to dotyczy spraw zawodowych, czy to dotyczy jakiegoś zainteresowania, czy to dotyczy właśnie jakiegoś projektu, który chcę realizować. Tutaj zaczynacie, słuchajcie, działać z poziomu swojej własnej kreatywności i to jest z poziomu tego króla monet, czyli z poziomu wewnętrznej stabilności. To może być, słuchajcie, niektórzy z Was mogą się podejmować takich długoterminowych przedsięwzięć, które będą przynosić pozytywny rezultat w dłuższej perspektywie czasowej. Ale tutaj też odczuwam swoją własną moc. Czyli zaczynacie działać z poziomu własnej mocy. To nie jest jakoś narzucone, to nie jest jakoś pod wpływem nacisku z zewnątrz, choć oczywiście pewne elementy z zewnątrz czasem nas motywują, ale ja tutaj czuję taką ogromną siłę swojego własnego przekonania. I z tego poziomu zaczynacie funkcjonować. I tą moc przynosi Wam właśnie pełnia księżyca w baranie. Cudownie. To się może wiązać z jakimś wyborem. No i zobaczcie, znowu powraca do nas ten król monet. Wybór. Czy ja pójdę w to, co znam? Czy ja pójdę w to nowe? To są też Wasze zasoby, czyli wykorzystujecie te zasoby, które macie, żeby stworzyć coś nowego. Tak? Czyli w pewnym sensie wy reprezentujecie tego króla monet, który już ma zasoby, czyli rozpoznajecie swoje zasoby. Takie
i emocjonalne, i mentalne, wasze umiejętności, talenty, doświadczenie, które zdobywaliście, wasze cechy charakteru, wasze aspekty różnego rodzaju, wasze dobra materialne też, może relacje, wszystko, co jest waszym zasobem, wy to macie i wy to będziecie wszystko angażować w ten nowy, w to nowe działanie, czegokolwiek to będzie dotyczyć, ale też idziecie w stronę króla monet. Czyli będziecie to rozwijać, to będziecie dokonywać ekspansji, będziecie to wzmacniać. No pięknie, pięknie. Dobra, wyciągamy jeszcze energię runiczną dla was na ten czas. Ansus. Co to jest za runa? Ansus. Ansus, usta, słowo kluczowe, słowo. Runa jest połączona ze słowami i z językiem. Ta runa pomaga w sytuacjach, kiedy jest potrzebna wymiana i komunikacja werbalna. Może tutaj będziecie się, to mi się troszkę pod barana, pod czytanie barana podchodzi, bo tam było dużo o komunikacji, ale tutaj też może jest potrzebna komunikacja was z aspektem was samych albo z kimś. Może być jakaś komunikacja, słuchajcie, ważna, przełomowa z jakimś autorytetem w waszym życiu. Cokolwiek ten autorytet reprezentuje lub kogokolwiek ten autorytet reprezentuje. Tutaj może być jakaś rozmowa. Może to być też rozmowa właśnie z tym wewnętrznym autorytetem. Mhm. Dobra. I jeszcze ten, mam wrażenie, o, to jest obok. Cierń, walka, konflikt. Ta runa jest połączona z taką walką w celu zakończenia wyzwania. Ta runa wzmaga odwagę i klarowność myśli każdego razu, kiedy no, zmierzamy się z jakimś ryzykiem. Czy nawet z jakimś zagrożeniem. Więc ta runa będzie wam dodawała takiej jasności widzenia, odwagi w pokonaniu tych, mam wrażenie, ostatnich przeciwności, ale też idziecie w stronę radości. To jest energia radości. Czyli mam wrażenie, że to odchodzi. To jest ten trudny czas walki i pełnia przynosi wam jakby moment wyzwolenia i wy wkraczacie w czas harmonii i radości. I połączenia. Połączenia ze sobą, może połączenia z innymi. Z tym was zostawiam, moje drogie byki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was. Przechodzimy do bliźniąt. Bliźnięta. Dzień dobry, bliźnięta. Dziękuję wam za waszą obecność. Moje kochane bliźnięta, dzisiaj wyciągamy sobie je po jednej karcie, przynajmniej taki jest cel mój, że pozostaje przy jednej karcie. Oczywiście to, co tam gdzieś się jeszcze ujawni, pokaże, przewróci, wypadnie, pojawi się pod spodem talii, to też biorę pod uwagę. Natomiast zobaczmy, co się pojawi dla was na pełnię. Paść monet. Pięknie. Mhm. Dobra. Bliźnięta. Pod spodem jeszcze mamy cztery monety. Mam wrażenie, że tutaj no, pełnia księżyca w baranie przynosi wam materializację jakiegoś nowego początku. Czegokolwiek ten początek dotyczy. Czy to jest miłość, czy to jest jakiś projekt, czy to są sprawy zawodowe, czy to dotyczy jeszcze jakiegoś innego obszaru w waszym życiu, czy to dotyczy jakiejś relacji. To może być relacja, nie wiem, z kimś bliskim, to może być relacja z rodzicem, z dzieckiem. Może to dotyczyć dziecka, bo mamy pazia, a paź to dziecko. Czy to jest relacja z, nie wiem, przyjacielem? Czy to jest relacja z partnerem? Czy to jest relacja z kimś, na kim wam zależy? Czy to jest relacja może w pracy? Coś tutaj się, słuchajcie, materializuje. To nie musi być takie, słuchajcie, bliźnięta, że to już będzie wam przedstawione. Mam wrażenie, że tutaj może być tak, że albo wy, albo ktoś, albo to się dzieje obopólnie, czyli wy idziecie ku czemuś, ktoś lub coś idzie ku wam,
tutaj jest takie podjęcie konkretnej decyzji. Czyli jest jakby ściągnięcie potencjału z pola energetycznego na ziemię. Ja jestem gotowy, gotowa na to, żeby z tą propozycją do kogoś wyjść. Wy tutaj, jeżeli ta karta reprezentuje was, takie jakby wycofywanie się trochę, może chowanie się, ukrywanie się albo wątpliwości, tak jakbyście tą monetę trzymali w swojej bliskiej przestrzeni i nie oddajecie tego, czyli nie dzielicie się tym potencjałem w pewnym sensie z otoczeniem czy ze światem, ze wszechświatem. Ta moneta, mam wrażenie, czekała na odpowiedni moment, żeby ją tak w pełni zasiać to ziarno. Czyli tutaj mam wrażenie, że był jakiś proces, ok? Może byliście w coś zaangażowani nawet, ale nie w pełni. To było jakieś takie, mam wrażenie, powstrzymywanie się. Powstrzymywanie tego potencjału, jakoś może blokowanie tego, bo może były pytania, wątpliwości, była uważność, ostrożność. Takie ostrożne podejście. I mam wrażenie, że ta pełnia przynosi takie okej, dobra, jestem gotowy, gotowa na to, żeby się w to w pełni zaangażować. Albo będzie wyjście z czymś do świata, tak? Z czymś, co trzymacie w zanadrzu. I to jest to zasianie ziarna. Czy to jest taki kompletnie nowy początek, czyli na przykład rzeczywiście mieliście jakiś projekt, pomysł, ideę, może jakaś relacja, potencjał na jakąś relację i tutaj trzymaliście to w zanadrzu, że tak powiem, i teraz jest czas na to, żeby to ujawnić. Czy to jest na przykład takie pełne zaangażowanie się w coś, z czym już pracujecie, to może dotyczyć tego lub tej drugiej opcji, czy jeszcze ten początek może się ujawnić inaczej, natomiast jest manifestacja tego. Ok? I mam wrażenie, że tutaj też następuje jakby jakaś taka transformacja energii zatrzymania w energię sukcesu. To może być związane z zmianą sposobu postrzegania, czyli do tej pory coś widzieliście jako swego rodzaju może zamknięcie. Nie widzieliście tego potencjału, jaki coś ze sobą niosło i teraz jest dostrzeżenie tego. To jest tak, jakbyście odpakowali jakieś pudełko i zobaczyli, że ten potencjał tam rzeczywiście jest. Mhm. Nie mogliście tego dostrzec, bo byliście obciążeni czymś. Ja tutaj nie widzę zmiany, nie wiem, środowiska, zmiany otoczenia, zmiany warunków. Tu jest, mam wrażenie, bardziej zmiana percepcji. I coś z zamknięcia staje się otwarte, wychodzi na, że tak powiem, w otwartą przestrzeń. Coś z zatrzymania jest wprowadzane w ruch. Tutaj też może być tak, że wychowaliście swój talent jakoś, swoją umiejętność, siebie i teraz jesteście gotowi na to, żeby wyjść z tym właśnie i otrzymać to uznanie, cokolwiek to oznacza. Więc coś takiego dla was bliźnięta. Jeszcze wyciągnijmy sobie energię runiczną na ten czas dla was. Runiczna. Manas. Ludzkość. To jest znaczenie tej runy. Słowo kluczowe, współpraca. Ta runa jest związana z odczuciem unii i takiego połączenia właśnie ze wszystkim, co jest. Z innymi osobami, z innymi ludźmi, z ludzkością, z kosmosem. Ta runa powoduje, że właśnie wzmaga się w nas uczucie radości oraz popularności. Popularność. Czyli tutaj możecie jakoś stać się popularni. Wzmaga też komunikację i wymianę pomiędzy nami i innymi, więc tutaj będzie jakaś wymiana bliźnięta. No, to jest wszystko dla was. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam was, zapraszam na raz kolejny, a teraz przechodzimy do raka. Raczki. Moje drogie raczki, dzień dobry. Dziękuję wam za waszą obecność. Krótki przekaz dla was na czas pełni.
No, ten król monet tutaj się bardzo mocno pojawia pod spodem talii dzisiaj. Król monet pojawił się też u byków, więc nie wiem, czy macie jakąś łączność z energią byka, natomiast u was bardziej odczuwam jakieś takie dobra materialne, może jakaś propozycja, która przynosi wam dobra materialne. Ryżaczki. Król buław, no właśnie. Odkrywacie swoją taką naturę lidera, moje drogie raki. Tak ja to widzę. Mam wrażenie, że to była ciężka praca dla was, bo pod spodem pojawia nam się energia trzech mieczy. I ja tutaj odczuwam takie, że tu była praca, że tutaj była w tej sferze jakaś blokada, że wy byliście w procesie właśnie wydobywania z siebie tego swojego autorytetu, wydobywania z siebie tego potencjału na bycia liderem. I to teraz jest gotowe. Mam wrażenie, że ta energia pełni przynosi wam taką moc bycia liderem, ale też moc działania, moc przebojowości, moc charyzmy. To jest w ogóle ciekawe, dlatego że ja tam nie do końca tą astrologię, że tak powiem, pamiętam, pojmuję i tak dalej, natomiast wiem, że są jakieś kwadratury teraz Marsa, być może do Słońca, a to jest energia marsowa, bo mamy energię barana. Natomiast Mars jest w waszym znaku w tym momencie, czyli właśnie w raku, więc tutaj to się ciekawie pokazuje, dlatego że wy się pokazujecie w energii barana. Bo król buław to jest energia barana, inicjowanie. Odnajdujecie w sobie taką iskierkę przedsiębiorczości. Coś chcecie inicjować, mam wrażenie. I jesteście o tym przekonani. Macie w sobie wiarę, macie wiarę w siebie, macie pewność siebie. Ja tu odczuwam taką dużą pewność siebie. Czyli to, co was ograniczało do tej pory, okay? To jakby to się rozpuszcza. Znikają te ograniczenia i te blokady. Możecie to poczuć na poziomach energetycznych i pojawi się taka energia mocy i chęci działania. Wprowadzenia, słyszę, zmian lub wprowadzenia czegoś w życie. Tak jakbyście rozpoczynali coś i do tej pory były ograniczenia, które wypływały jeszcze z tego, co w was było nieuzdrowione. Wy z tym pracowaliście. Teraz jest to rozstrzygnięcie. OK. I coś, co było, potencjał, który był w was ukryty, wychodzi na wierzch. To może też dotyczyć kogoś w waszym życiu. I tutaj już mi się pojawiają jakieś relacje. Może być tak, że niektórzy z was będą odchodzić od jakiejś relacji, od której było trudno odejść. To mogła być jakaś taka relacja no, niezdrowa w jakimś sensie i tutaj będzie mam wrażenie, moc do tego, żeby od tego się odsunąć. I to może być takie odsunięcie się fizyczne lub też stanięcie w swojej mocy w ramach danej relacji, co kompletnie zmienia dynamikę i funkcjonowanie tej relacji. Czyli tutaj może być takie stanięcie w swojej mocy w ramach jakiejś relacji. To może być relacja z partnerem, to może być relacja, nie wiem, z pracodawcą, to może być relacja z kimś w ramach relacji koleżeńskich w pracy, to może być relacja, nie wiem, na przykład z rodzicem. Tutaj jest stanięcie w swojej mocy. Była jakaś niemoc, jest stanięcie w swojej mocy. I to stanięcie w mocy jest takim momentem przełomowym. Tak jakby właśnie gdzieś z tego wypływała jakieś niezdrowe przywiązanie i to się, i to jest jakby przerwanie tego, przerwanie tej nici niezdrowości, która łączy was z kimś. Tak to czuję, tak to czuję.
Zaczynacie też podążać za swoim głosem wewnętrznym Raki, czyli wy bardzo mocno jesteście połączeni ze sobą, czyli jest połączenie ze sobą i zaczynacie podążać, czyli ten król buław to jest podążanie za swoim wewnętrznym głosem kapłanka. Czyli podążanie ze swoim własnym autorytetem. Zaczynacie podążać ze swoim własnym autorytetem. Odróżniać tutaj, czy jest to głos wewnętrzny, czy nie jest to ego, czyli tutaj, bo ten król buław, on jest dla mnie taki specyficzny w tej talii, w pewnym sensie podchwytliwy i może być tak, że czasem to ego będzie chciało, będzie się mocno odzywać, więc czy czasem będzie się mocno odzywać, więc tutaj być uważnym, słuchajcie Raki, bądźcie uważne, dlatego że bądźcie uważni, bo mam wrażenie, że tutaj trzeba będzie rozróżnić, czy ja się kieruję swoim głosem wewnętrznym, czy próbuję mną sterować ego. Dobra, na sam koniec wyciągamy. Fechu. I Echfas. Echfas to mi się kojarzy z właśnie z kartą transformacji. Obscurity, czyli takie wszystko zamglone. Ta karta jest związana ze śmiercią, czyli tutaj właśnie ta pełnia księżyca przynosi wam taką metaforyczną śmierć. Coś umiera. Pozwalacie czemuś odejść. Coś się transformuje. I to wam otwiera przestrzeń do nowej wersji siebie i do nowego życia. Ta runa wzmaga w nas odwagę, moc, introspekcję i pomaga nam przeegzaminować nasze najgłębsze lęki. Pięknie. Tutaj jest uporządkowanie, mam wrażenie, spraw rodzinnych i odnalezienie domu. Albo idziecie w stronę domu. Mam wrażenie, że zbliża się do was nowy dom. Cokolwiek to oznacza dla was. Ta runa już gdzieś się pojawiła wcześniej. Inwentarz, słowo kluczowe, struktura. Ta runa jest związana z domem i z rodziną, z obfitością, z bogactwem i z żyznością. Ta runa również wzmaga siłę i pomaga nam budować coś długoterminowego i długotrwałego. Z tym was zostawiam, moje drogie Raki. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was, zapraszam na raz kolejny i przechodzimy do lwów. Lwy. Dzień dobry, moje drogie lwy. Pod spodem pojawia się energia koła fortuny bodajże, więc tutaj słyszę takie słowa, fortuna kołem się toczy. Może w waszą stronę idą jakieś takie szczęśliwe wydarzenia, pozytywne wydarzenia. To może być jakoś nieprzewidywalne, ale niekoniecznie. Może być też tak, że wy to czujecie. Jest wchodzenie w nowy cykl, bo koło fortuny to jest nowy cykl. Postać na kole fortuny ma opaskę na oczach. I ja to odczytuję w taki sposób, że wy trochę poddajecie się biegowi spraw. Trochę poddajecie się naturalnej energii, która napływa do waszego życia. Przestajecie kontrolować, przestajecie walczyć ze sobą, przestajecie walczyć z tym, co jest. Przestajecie walczyć z tym, co nadchodzi, z tym, co się manifestuje w waszym życiu. I ja mam wrażenie, że to jest pozytywne. Takie trochę odpuszczenie. Ja w ogóle to czuję na poziomach kolektywnych w tym momencie, że bardzo ważne jest odnajdywanie takiego odpuszczenia. Nie kontrolować, zachowywać uważność i obserwację, ale nie kontrolować, nie ingerować, jeżeli ta ingerencja nie jest potrzebna. A to da się wyczuć, tak? Jeżeli my się w siebie zagłębimy, jeżeli my się ze sobą zakomunikujemy, to wiemy, kiedy my ingerujemy niepotrzebnie, a kiedy ta ingerencja jest potrzebna. Ale to fortuna kołem się toczy i mam wrażenie, że zabiera was ze sobą do krainy większej harmonii i większego spokoju.
Tutaj nam się też pojawia energia podróży, więc może być tak, że dla niektórych z Was jakaś podróż pojawi się lub będzie ważna. Podróż taka geograficzna, ale też podróż, to może być taka podróż metaforyczna, podróż do nowej przestrzeni w Waszym życiu. Mam wrażenie w ogóle, że jesteście zabierani w stronę spokojniejszych wód, bo o tym mówi ta karta, ale ta karta też mówi na przykład o zmianie ścieżki, o przekwalifikowaniu. Więc to może jakoś się do Was odnosić, do Waszej sytuacji w życiu. Dzisiaj, słuchajcie, staram się wyciągać po jednej karcie. Oczywiście biorę pod uwagę te, które gdzieś tam się wypadają, odwracają, właśnie się odwróciła. A z kielichów, zobaczcie. Nowy początek, który ma w sobie potencjał na emocjonalne spełnienie. A z kielichów. Coś tutaj się otwiera przed Wami, co może Wam przynieść emocjonalne spełnienie. I mamy. Pięknie. Paś. Monet. Już u kogoś ta karta wypadła, chyba u bliźniąt, ale nie daje sobie, jak to się mówi, głowy uciąć. No, zobaczcie. Nowy początek. Materializacja tego początku w jakiejś formie. To już jest dotykalne. To już jest widoczne. To jest namacalne w tym świecie 3D. Tu mamy jakiś począteczek, słuchajcie, zasiane ziarno. Może przyjść we Waszą stronę jakaś propozycja, jakaś oferta. To może się na początku wydawać małe, bo to jest paś, czyli to jest ten potencjał i początek. Ale to jest coś konkretnego, to jest coś rzeczowego. Mamy monety, więc to może być związane ze sprawami zawodowymi, ze sprawami finansowymi, ale niekoniecznie. Bo to może być dotykalne w świecie na przykład miłości. Czyli, nie wiem, na przykład ktoś składa Wam taką konkretną propozycję na relację, na związek. Może jest wejście na kolejny poziom w relacji. To się staje bardziej konkretne, bardziej rzeczowe, bardziej w energii zaangażowania pewnego. Więc tutaj mogą padać jakieś propozycje do Was lub z Waszej strony. I to jest namacalne. I to jest namacalne. Mhm. Księżyc. Tak. Wejście w jakąś współpracę tutaj może się pojawić. Trzy monety. Ale też może być tak, słuchajcie, że niektórzy z Was będą odchodzić od czegoś, co towarzyszyło Wam do tej pory, po to, żeby pójść właśnie w stronę tego. To odejście może być bardzo takie symboliczne i kluczowe, bo pomimo tego, że trzy monety mówią właśnie o tym, że wchodzimy we współpracę, to ja tutaj widzę tą osobę jakby odchodziła. Czyli może być tak, że niektórzy z Was będą się decydować na odejście od czegoś, co Wam towarzyszyło do tej pory, po to, żeby otworzyć się na ten nowy potencjał, albo żeby zacząć realizować coś nowego. Więc tutaj mogą być takie odejścia i początki równocześnie. Mhm. Energia raka jakoś może być dla Was ważna. Bo tutaj pojawia się rak, energia księżyca. Jakoś podświadomość jest ważna. I z głębi podświadomości. Głębia podświadomości jakoś jest ważna we Waszym czytaniu. Tak jakby się coś materializowało, manifestowało z głębi Was. To jest tak, jakby to jest jakiś zalążek, który znajduje się w głębi Waszej podświadomości, że tak powiem. I mam wrażenie, że on próbował wydobyć się na powierzchnię. I pełnia księżyca, zresztą jest tutaj ona fajnie pokazana, pełnia księżyca w znaku barana przynosi Wam wydobycie tego zalążka na powierzchnię. To jest ta manifestacja, tak? To jest ta manifestacja. To jest tak, jakby byście próbowali coś manifestować z głębi Was samych. Było jakieś pragnienie, było jakieś dążenie.
I tak jakby ono się odblokowało i wypłynęło na powierzchnię. Ono wypływa na powierzchnię. I się materializuje w jakiejś formie. To jest ten paź monet. Słyszę takie słowa, możecie się stać częścią większego przedsięwzięcia. Albo częścią czegoś. Również. Mhm. I to będzie dla was jasne, bo tutaj mamy tego króla mieczy, to będzie dla was jasne. Król mieczy to jest taka sprawiedliwość, równowaga, obiektywizm, obiektywne widzenie, jasność widzenia, klarowność, ale też profesjonalizm. I albo to pokazuje energię tego, co manifestujecie, że to ma w sobie pewną jasność, albo wy jesteście co do tego w jasności, czujecie w sobie tą jasność. Może być też tak, że będziecie dążyć do tej energii króla mieczy, do tego rozwoju, do tego profesjonalizmu, albo z kimś takim będziecie mieć do czynienia. Mhm. Dobrze, moje drogie lwy, na sam koniec wyciągamy przekaz od, że tak powiem, energii runicznej, czyli jaka energia runiczna będzie wam towarzyszyć w najbliższym czasie. Berkana. Berkana. Łabędź, kreatywność, to jest słowo kluczowe. Znaczenie łabędź. Ta runa jest związana z żyznością. Też fertility, jak to się mówi. Z płodnością, z pięknem i z umiejętnością zaopiekowania się innymi. Czyli tutaj wyłaniają się takie atrybuty żeńskie. No właśnie. I ta energia chroni tych, którzy są na krawędzi narodzin. Czy to w dosłownym tego słowa znaczeniu, czy symbolicznie. Więc ta pełnia przynosi wam lwy narodziny. I z tym was zostawiam. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam na raz kolejny. Trzymajcie się. I przechodzimy do panny. Do panny. Dobrze, panny. Moje drogie panny, dziękuję wam za to, że tu jesteście. Zobaczmy, o już sobie wypadła sama. Zobaczmy, co się chce dla was pojawić na pełni księżyca w baranie. Słuchajcie. No mamy taką bardzo pozytywną kartę, dlatego że pojawia nam się energia trzech kielichów. Dobra, dla niektórych z was może to oznaczać świętowanie. Jakiegoś rodzaju świętowanie, czyli ta pełnia księżyca w baranie może wam przynieść taki czas świętowania, radowania się, celebrowania, triumfowania i może to być taki czas z innymi, czyli radujecie się razem z innymi. Jest powód do celebrowania. Może być też tak, że ta pełnia przynosi wam taki przełom. Jeżeli byliście po jakimś takim czasie trudnym, 5 kielichów, 8 kielichów, ok, tutaj był jakiś taki czas może rozpaczania, może przeżywania jakiejś straty, może przeżywania jakiejś żałoby, coś odeszło, wy od czegoś odeszliście, coś się rozdzieliło, oddzieliło. To było trudne. Ok, to było trudne dla was. To wymagało od was, może być, było tak, że w ostatnim czasie podejmowaliście decyzję o odejściu od czegoś. Ok, tak fizycznie, czyli odchodzicie od jakichś sytuacji, okoliczności w waszym życiu. Ok, tak fizycznie, ale też to może dotyczyć jakichś aspektów was samych, przywiązań niezdrowych, tożsamości, utożsamiania się z czymś. To było trudne. Jeżeli coś takiego przeżywaliście, to wymagało od was ogromnej mocy. To się mogło zapoczątkować jakoś w sierpniu, czy w pełni lata, lipiec, sierpień.
Tutaj nam się pokazuje energia lwa, czyli ten czas lwa mógł być kluczowy, może brama lwa. Coś się tutaj zapoczątkowało, ten proces może się wtedy zapoczątkował, to było trudne, to wymagało wytrwałości, wytrwania w sobie i cierpliwości. I słuchajcie, ta pełnia przynosi Wam... Nie wiem, dlaczego chcę powiedzieć słowo zwiastun, taki zwiastun nadchodzącej pozytywnej energii. Czyli możecie w pełni dostrzec, poczuć taki powiew świeżego wiatru, że jest lżej, że jest radośniej, że jest pozytywniej. Mogą się zacząć pojawiać nowe osoby wokół Was. Nowe osoby z nową energią. To nie należy do tego, co było w Waszej przeszłości. To nie należy do tego, co Was, od czego odchodziliście. To jest nowe. To jest nowe. To jest manifestacja czegoś, co zapoczątkowaliście odchodząc od tego, co Wam już nie służy. Ok? Tutaj może też zadziewać się taki wybór. Czy ja wybieram pozostawanie w tym, czy ja wybieram tą radość, tą moc. Ok? Tutaj może być też taki większe takie połączenie pomiędzy tymi dwiema sferami, czyli mamy z jednej strony tą ciemność, mamy z drugiej strony to światło i tutaj następuje połączenie tego, a co za tym idzie większa równowaga i balans. Czyli ta pełnia przynosi Wam taki zwiastun pozytywnej energii, zwiastun nowych relacji, nowych znajomości, nowej energii, która będzie Was otaczać. Przynosi Wam więcej balansu, równowagi, ale też mam wrażenie, że manifestuje się coś. Albo będziecie się podejmować takich praktycznych kroków, żeby zamanifestować coś nowego w swoim życiu. Tak jakbyście się angażowali w coś praktycznie, czyli tutaj mam wrażenie, że było też takie odchodzenie emocjonalne, a teraz jakby nadchodzi część praktyczna, która łączy się z tym tworzeniem czegoś nowego, tworzeniem tego nowego początku w taki sposób praktyczny, cokolwiek to oznacza. Już nie ma oszukiwania, przestajecie siebie oszukiwać. Jak to jest, że miałam wyciągać po jednej karcie i na początku mi się to udało, a teraz już automatycznie gdzieś te karty po prostu wyciągam. Większą ich ilość. Dobrze, panny, jaka energia runiczna będzie Wam towarzyszyć? No właśnie, to mi się kojarzy z sądem ostatecznym, czyli z takim rozstrzygnięciem. Ansus. Usta. Znaczenie usta, słowo kluczowe. Słowo. Ta runa jest związana ze słowami i z językiem. Ta runa pomaga w sytuacjach, kiedy wymiana i werbalna komunikacja jest ważna. A jeszcze zobaczmy tą nauthis, która się pojawia pod spodem. Konieczność i czas. Ta runa jest związana z tym, co jest z taką niezmienną koniecznością, czyli coś, co jakby jest konieczne, ma się zadziać. A co za tym idzie z czasem i z przeznaczeniem. Ta runa wzmaga w nas dyscyplinę i skupienie i jest taką cudowną energią, kiedy potrzebne jest studiowanie czy podjęcie się jakiegoś egzaminu w jakiejś formie. No a pod spodem jeszcze pojawia nam się dom. Więc tutaj jakieś może zmiany odnośnie szeroko pojmowanego domu. To jest wszystko dla Was, moje drogie panny. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, za Waszą obecność. Zapraszam na raz kolejny, a teraz przechodzimy do wagi. Dzień dobry, moje drogie wagi. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Zobaczmy, co chce się pojawić dla Was w tym czytaniu na pełni Księżyca w Baranie. Jakie informacje chcą do Was dotrzeć?
sobie, że padła. Dobrze, moje drogie wagi. 6 mieczy. Wagi, idziecie w stronę harmonii, bo 6 mieczy to jest energia harmonii, odpływania na spokojniejsze wody, przekierunkowanie, odpłynięcie od tego, co nie służy i przekierunkowanie w stronę czegoś bardziej pozytywnego, czegoś, co jest w zgodzie z Wami, czy w większej zgodzie z Wami. Dla niektórych z Was przynajmniej odczuwam tutaj podróż, czyli możliwe jest to, że czas pełni przynosi Wam jakieś podróżowanie, jakąś podróż. Może będziecie podróżować, może będziecie się przemieszczać, może będziecie zmieniać miejsce, na przykład zamieszkania. To może być jakoś nieoczekiwane, to może być jakoś niespodziewane z jakiegoś powodu. Ale odczuwam tutaj taką potrzebę akceptacji. To nie chodzi o to, że my się zgadzamy na coś, czego nie chcemy, co nie jest w zgodzie z nami, tylko jeżeli coś się będzie zadziewać, trochę poza Wami, trochę poza Waszą kontrolą, to myślę, że warto temu procesowi zaufać, bo to Was zabiera gdzieś, gdzie macie się znaleźć. Czy to oznacza nowe miejsce, czy to oznacza nowy stan w Was, to przyniesie w dłuższej perspektywie pozytywne rezultaty. Czyli ja w pełni odczuwam ruch. Czyli albo ten ruch będzie się zadziewał gdzieś w tym czasie w koło pełni, albo przyniesie taką energię, która w bardzo bliskiej odległości zmobilizuje Was do jakiegoś ruchu. Tutaj odczuwam u Was wagi dość mocno przemieszczenie się, zmiana lądu, tak jakbyście z jednego lądu przemieszczali się na ląd drugi, to może być też taka podróż przez wodę. I tutaj zwracają moją uwagę te motyle. To może być związane z jakąś relacją, czyli nie wiem, podróżujecie do kogoś lub ktoś podróżuje do Was, albo gdzieś się przemieszczacie, bo tam ktoś na Was czeka, choć Wy może tego nie wiecie w tym momencie. Mam wrażenie, że to nowe miejsce, cokolwiek to oznacza, przynosi Wam transformację, więc otworzyć się na to, taką pozytywną transformację. Tam będzie dużo tych białych motyli, jeżeli mogę tak to nazwać. Tutaj mam wrażenie, że no, idziecie w stronę czegoś, jakiejś bardzo pozytywnej manifestacji. To może być związane, tak jak mówiłam, z domem, czyli cztery buławy mogą oznaczać dom, więc albo będzie rzeczywiście jakaś zmiana miejsca zamieszkania, ale cztery buławy mogą też oznaczać jakieś takie miejsce, w którym będziecie się czuć jak w domu. Czy to w ramach pracy, czy to w ramach, nie wiem, jakiegoś przedsięwzięcia, czy to w ramach jeszcze czegoś innego, będziecie się tam czuć jak w domu, tam będzie pełnia harmonii. Więc mam wrażenie wagi, że czas pełni przynosi Wam manifestację jakiegoś głębokiego pragnienia, pragnienia z poziomu serca. Mam wrażenie, że tu była taka manifestacja, chcę nawet powiedzieć świadoma manifestacja, bo coś podobnego pojawiło się u lwa, natomiast u lwa odczuwałam takie bardziej nieuświadomione do końca pragnienie, które teraz będzie się materializować, a u Was bardziej odczuwam takie świadome dążenie do czegoś. Może nie konkretnie jakiegoś w pełni narysowanego kształtu, czyli może nie do końca wiedzieliście, czym to będzie, ale to było jakoś ukierunkowane, mam wrażenie. Manifestuje się pragnienie Waszego serca. I to może być, słuchajcie, związane jakoś z miłością również, bo tutaj to dość mocno odczuwam, bo Królowa Kielichów to jest taki symbol miłości, mamy tutaj te uczucia. Miłość, która wypływa też z miłości do Was samych. Tu jest uzdrowienie. Okej, Królowa Kielichów to jest też energia raka, a rak to dom. Jest tutaj uzdrowienie domu, ale jest uzdrowienie Waszego serca w ramach domu, czyli Wy odnajdujecie też ten dom w sobie, w swoim sercu i to Wam daje nowy początek. Kwiecień może być ważny dla Was. Kwiecień kolejnego roku może być dla Was jakoś ważny.
Okej, okay. Może być tak, słuchajcie, moje drogie wagi, że przychodzi do Was jakaś jasność. Okej? Okay. Przychodzi do Was jakaś jasność i to Was pobudza do poczynienia pewnych konkretnych kroków w Waszym życiu. I to ta jasność przychodzi z poziomu serca. I jak do tej pory nie wiedzieliście, to będziecie wiedzieć, pełnia przynosi Wam tą jasność. I Wy pchniecie energię w jakimś kierunku i to się na przykład może tak w pełni zmaterializować czy zamanifestować na przykład w kwietniu kolejnego roku. To może takie być. To może takie być. Tutaj wszelkiego rodzaju jakieś formalności, sprawy formalne, nie wiem, sprawy sądowe mogą też być rozwiązane. Więc jeżeli czekacie na jakiś rezultat, na jakieś rozwiązania, na jakieś efekty, to myślę, że ta pełnia, czy ten czas wokół pełni może jakoś przynieść odpowiedzi lub jakiś ruch w danej sprawie. Ok? I to może przede wszystkim dotyczyć spraw relacyjnych albo spraw finansowych. Jeżeli, moje drogie wagi, miałyście problemy z typu materialnego, to przyjdą rozwiązania. Przyjdą rozwiązania. Na sam koniec wyciągamy energię runiczną dla Was na ten czas. Berto, coś takiego do Was przyszło. Przeznaczenie, to jest znaczenie tej runy. Słowo kluczowe ryzyko, czyli podjęcie się jakiegoś ryzyka. No właśnie. Ta runa jest związana, inevitability, to jest takie słowo, jak to przetłumaczyć? W pewnym sensie to, co jest nieuniknione, o, z tym, co jest nieuniknione i z przeznaczeniem. Chyba to samo pojawiło się u Panny. Znaczy nie ta sama runa, ale też słowo przeznaczenie i czas. Ta runa pomaga nam otworzyć się na świat i na innych. Na to, czego nie znacie, dlatego te sześć mieczy. Pójście w stronę czegoś, co nie znacie, ale to jest nowa przestrzeń, która może Wam przynieść nowe owoce. Ona wzmacnia naszą empatię i właśnie zachęca nas do tego, żeby poznać nowe kultury i alternatywne sposoby życia. No pięknie się to łączy. Czyli może chodzić o to, że będziecie poznawać nowe kultury, to jest związane z tym przemieszczeniem się, ale też może będziecie poznawać jakieś, będziecie wchodzić w nowy sposób życia. Będziecie chcieli żyć inaczej, czyli nie wiem, żyliście w dużym mieście, będziecie chcieli żyć na wsi. Żyliście na wsi, będziecie chcieli spróbować żyć na przykład w mieście. Tak? Alternatywne sposoby życia. Czy w ogóle chodzi o inny sposób podejścia do życia? I budowania życia. I bardziej mi tutaj chodzi też o taki praktyczny sens tego, czyli przychodzi mi do głowy słowo permakultura na przykład, tak? Albo taka samowystarczalność. Więc tutaj może będziecie chcieli eksplorować takie nowe, jeszcze nie do końca odkryte metody na życie. No i z tym Was zostawiam, moje drogie wagi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam na raz kolejny, a teraz przechodzimy do skorpionów. Dzień dobry, skorpiony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Zobaczmy, co się pojawi u Was. Na tą pełnię. Coś tu chciało sobie wypaść. Król Buław, czyli autorytet, decyzyjność, leadership. Dziewięć monet.
Okej, dobra. Moje drogie skorpiony, może być tak, że tutaj kwestie finansowe zaczynają nabierać kształtu. Słyszę takie słowa. Kwestie finansowe zaczynają nabierać kształtu. Czyli nie wiem, znajdujecie rozwiązania, znajdujecie sposoby, znajdujecie metody, wiecie jak do tego podejść, wiecie jak to uporządkować. Jeżeli do tej pory trochę wszystko było w chaosie, zaczynacie to układać. Dziewięć monet to jest taka energia samowystarczalności, niezależności, samodzielności, tak? Więc pełnia może Wam przynieść takie poczucie mocy w sobie. I manifestowanie obfitości na zewnątrz. Takie dostrzeżenie obfitości w sobie, zrozumienie tego, że ja jestem źródłem tej obfitości i manifestowanie tego na zewnątrz. Ale też mam takie odczucie skorpiony jakiejś refleksji, tak jakbyście się zatrzymywali nad czymś, dokonujecie jakiejś refleksji. Trochę mnie ta karta kojarzy się dzisiaj w waszym czytaniu z energią siedmiu monet, czyli takie dokonywanie pewnej analizy, inwentaryzacji. Tak, jakaś sfera czy moje życie wyglądało do tej pory, teraz to jest takie i co ja chcę z tym zrobić. Chociaż bardziej też może tutaj niż to odczułam powracanie do wspomnień, powracanie do jakiegoś wspomnienia, może powracanie do jakiegoś etapu w waszym życiu, jakiegoś wydarzenia w waszym życiu, albo powracacie do kogoś. Przychodzi mi do głowy panna, może ktoś spod znaku panny. Może to. Też mam takie odczucie w waszym czytaniu, że to jest ktoś inny, że to nie jest wasza energia, tylko teraz ta karta mi się pokazuje w energii czyjejś, czyli ktoś jakoś w tym czasie pełni stanie się dla was ważny z jakiegoś powodu. Tak jakby ta postać bardziej się wyróżniała w tym czasie od innych osób, czyli mi to mówi, że z jakiegoś powodu ona zacznie mieć dla Was znaczenie w tym momencie Waszego życia. Czyli albo powraca jakieś wspomnienie, które trzeba może przeżyć jeszcze raz, żeby coś dostrzec. Może tutaj jest coś nierozwiązanego. Może ta osoba potrzebuje Waszego wsparcia. Może zaczynacie widzieć tą osobę inaczej. Może zaczynacie widzieć tą osobę bardziej prawdziwie. Może zaczynacie na przykład widzieć w kimś esencję. Albo ta osoba jakoś wkracza do Waszego życia. To może być kobieta lub mężczyzna. I uczy was, jak tworzyć obfitość. Bo ta osoba jest zasobna. Tak? Natomiast siedem kielichów. Coś jakbyście chcieli zmaterializować. Tutaj mam wrażenie, że jest taka energia albo dystansu, albo jakiejś izolacji, albo jakiegoś rozdzielenia, albo też marzeń. Tak jakbyście chcieli coś zrealizować i wydawało wam się to niemożliwe, to może dotyczyć was samych lub kogoś również. I teraz ta pełnia przynosi wam takie odczucie. Tu będzie jakieś takie pobudzenie, że to jest możliwe. Że to jest możliwe. Pojawia się jakaś nowa nadzieja w sercu, czegokolwiek to dotyczy, że wy to możecie zrobić, że tak naprawdę to jest w waszych rękach. To jest to, że to jest w waszych rękach. I cokolwiek tutaj, jakikolwiek proces się tutaj rozpoczyna, to taki rezultat w dłuższej perspektywie możecie dostrzec na przełomie kwietnia i maja. Mamy cesarzową, czyli tutaj może zmierzacie do jakiejś stabilizacji z kimś. Może być tak, że zamanifestujecie relację taką stabilną. Do maja kolejnego roku oczywiście nie trzymamy się tych ram czasowych, ale też tutaj te dwie karty mówią nam o tej samodzielności, o niezależności, o rozpoznawaniu swojej wartości, o wyrażaniu tej swojej wartości do świata w jakiś swój indywidualny sposób. Tutaj też mamy tą kartę właśnie takiej niezależności materialnej, więc może być tak, że wy zaczynacie budować tutaj swoją stabilność materialną.
znajdujecie na to sposób. Ale jest też spełnienie emocjonalne, czyli tak jakby ta pełnia barana otwierała dla Was jakiś nowy etap. Dobra. Mamy takie dwie runy. Eichfas dla Was, skorpiony. To jest runa związana ze śmiercią, czyli z tą przemianą. Pozwalamy sobie odejść w pewnym sensie, pozwalamy czemuś odejść, żeby można było zaistnieć na nowo. I ta runa wzmacnia w nas siłę, odwagę, introspekcję i pomaga nam przeegzaminować i pokonać najgłębsze lęki. I tutaj jest podjęcie się ryzyka. Czyli tak, będzie wyjście z jakiegoś ukrycia i wyjście na powierzchnię. Będzie wyjście z energii wycofania do wyjścia w taki bardziej odważny sposób do świata. I tutaj mamy Pertho zaraz obok tego. Przeznaczenie, to jest znaczenie tej runy, słowo kluczowe ryzyko. Ta runa jest związana, przed chwilką miałam tą runę, inevitability, z tym, co nieuniknione i z przeznaczeniem. Ta runa pomaga nam otworzyć się na świat i na innych. Wzmaga empatię i zachęca nas do uczenia się na temat nowych kultur i alternatywnych sposobów życia. Myślę, że Wy znajdujecie jakiś alternatywny sposób na coś, co Wam pomoże w poradzeniu sobie z czymś, z czym do tej pory jakoś nie mogliście sobie poradzić. Wychodzicie z takiego zawieszenia w czymś. Znajdujecie alternatywny sposób. Tak ja to rozumiem. A Berkana? Co jeszcze Berkana mówi? To są chyba narodziny. No, Berkana mówi nam o tym, że jesteście na krawędzi narodzin w dosłownym lub metaforycznym sensie. Pięknie. Tutaj mogą być narodziny Was, narodziny czegoś w Waszym życiu. Wydajecie czemuś, no, rodzicie coś, ale też mogą być dosłowne narodziny dziecka. Dobra, moje drogie skorpiony, to wszystko dla Was na dziś. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was i przechodzimy do strzelców. Strzelca. Strzelca. No, strzelce nad czymś usilnie pracują, mam wrażenie. Pojawiła się energia 9 buław, tak jakbyście wkładali ogromny wysiłek w coś i przekopujecie się na drugą stronę. Ok, i pełnia może Wam przynieść to przekopanie się na drugą stronę. Dobra, zobaczmy, co się u Was pojawi, strzelce. Tak, 3 buławy. No właśnie. Udaje Wam się, strzelce, przekopać na drugą stronę. Cokolwiek to dla Was oznacza. Ja mam wrażenie, że był jakiś taki trudny okres dla Was. Był jakiś czas wzmożonych wysiłków. Był jakiś czas pokonywania, przemierzania, mierzenia się. I to, co powiedziałam przed chwilką, że mam wrażenie, że ta pełnia przynosi Wam takie przejście na drugą stronę. Czyli cokolwiek próbowaliście osiągnąć, czy próbowaliście się, nie wiem, wydostać z jakiejś sytuacji, z jakichś okoliczności, czy próbowaliście pokonać samych siebie jakoś, oczywiście to jest ze sobą powiązane, czy próbowaliście osiągnąć jakiś cel. Ja mam wrażenie, że tu były próby, kilkakrotne próby, niepoddawanie się i to teraz przynosi rezultat. Bo ja mam wrażenie, że te 3 buławy mówią mi o tym, że Wy się przekopujecie na tą drugą stronę, cokolwiek to oznacza, i stoicie w tym nowym potencjale. Te 3 buławy pokazuje mi nowy potencjał w Waszym życiu. Czyli otwiera się przed Wami nowa przestrzeń i nieskończone możliwości. Wiecie, co ja tutaj odczuwam najbardziej? Wolność. Tak jakbyście odzyskiwali wolność i teraz z tą wolnością możecie zrobić cokolwiek. Możecie z tym pójść w
takim kierunku, w jakim chcecie. Nie jesteście niczym ograniczeni. To wy decydujecie. To wy jesteście królami waszego życia. Więc ja mam takie odczucie, że ta pełnia przyniesie wam taki oddech. Wolność. Ja mogę teraz wszystko. Gdzie ja chcę to ukierunkować, ale ja nie czuję, że już w tą pełnię będzie takie analizowanie tego, gdzie ja chcę z tym pójść. Tylko takie bardziej przeżywanie tej wolności, przeżywanie tego stanu, przeżywanie tego miejsca, w którym jesteście, że ten horyzont się przed wami otworzył. I może już nawet wiecie, gdzie to prowadzi. Może wy wiecie, że idziecie, wyruszacie w jakąś podróż konkretną. Natomiast tutaj ta pełnia przynosi wam taki oddech, takie w pewnym sensie odpocznienie przed tą nową podróżą. Czyli otwierają się przed wami jakieś możliwości. Podobnie jak to było u chyba wagi, choć się to inaczej pokazało, ale ja mam wrażenie, strzelce, że ta podróż, którą będziecie odbywać, ona was prowadzi do obfitości. Ona was prowadzi do żyzności. Ona was prowadzi do obfitych terenów. Ona was prowadzi do miłości. Przychodzi mi też do głowy słowo sielanka. Tam, dokąd zmierzacie, tam jest taka sielanka. Dlaczego o tym mówię? Bo pokazuje mi się ta cesarzowa. I ja mam wrażenie, że wy w stronę tej cesarzowej zmierzacie, cokolwiek ona oznacza we waszym życiu. Ja mam wrażenie, że wy wyruszacie na spotkanie tej cesarzowej, tak? Więc albo to jest ktoś, tak jakby ktoś na was czekał, to może dotyczyć relacji, będziecie tworzyć z kimś relację, może będziecie z kimś tworzyć wspólne przedsięwzięcie, wspólny biznes na przykład, ale tutaj przede wszystkim odczuwam takie szczęśliwe życie. Więc ta cesarzowa może oznaczać, być symbolem takiej przestrzeni, w której wy odnajdziecie siebie, wy się odnajdziecie tam, wy będziecie się tam czuć dobrze, wy będziecie się czuć tam w harmonii, wy będziecie się czuć tam w zgodzie, będziecie czuć tą obfitość w sobie i wokół siebie. I nie wiem dlaczego, strzelce, ale odczuwam podróż również geograficzną. Czyli może być tak, że ta pełnia przynajmniej energetycznie przynosi potencjał na podróż. I mam wrażenie, że tą podróż, ci, którzy z was mają ją odbyć, czy ci, którzy z was podejmą się tej podróży geograficznej, to będziecie ją odbywać do końca roku, jeżeli miałabym to przedłużyć, to do maja. Maja, czerwca kolejnego roku. Jakieś przemieszczenie się. Dobrze, strzelce, na sam koniec. Energia runiczna dla was na najbliższy czas. Wunio. To jest chyba związane z relacją. Wunio. No właśnie, znaczenie, radość tej runy, słowo kluczowe, więź. Ta runa jest połączona, powiązana z unią, z parą i z takim spokojem w rodzinie. Wunio pomaga mieć większy balans w miłości i w życiu rodzinnym i w różnego rodzaju relacjach. Tutaj też może, słuchajcie, być tak, że powracacie do kogoś albo ktoś do was powraca. Tutaj mogła być jakaś rozłąka, jeżeli ona była, to będziecie się łączyć, będziecie się z kimś łączyć. I albo to jest ktoś nowy, albo będziecie powracać do kogoś. Tutaj też mówię do takich osób, które były w takiej, czy są w takiej sytuacji rozdzielenia. Czyli na przykład, nie wiem, coś poszło nie tak w relacji, w małżeństwie, na przykład w rodzinie, nastąpiło jakieś rozdzielenie. Ten czas służył przebudowywaniu i teraz będzie powrót.
powrót do harmonii. Ja mam wrażenie, że jesteście przyjęci z otwartymi ramionami i z miłością. Może również dlatego, albo może przede wszystkim dlatego, że odnaleźliście miłość w sobie. Z tym Was zostawiam, strzelce. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam Was. Zapraszam na raz kolejny. Do usłyszenia. I przechodzimy do koziorożców. Koziorożca. Pokazuje mi się pod spodem talii energia 9 monet, czyli gdzieś tutaj kojarzę to z taką stabilnością w sobie i w swoim życiu. Tak jakbyście byli w miejscu stabilności w sobie i w swoim życiu. Czyli jest ta stabilność nie tylko w Was, w Waszej przestrzeni wewnętrznej, ale również w Waszym otoczeniu, w świecie materialnym jest stabilność. Trzy kielichy. Ta karta często kojarzy mnie się ze spotkaniami, z celebrowaniem, z świętowaniem. Dobra. Więc może to takie być, że ta pełnia księżyca przynosi Wam to świętowanie, to celebrowanie, ten triumf. Może to być powiązane z innymi, czyli jakoś świętujecie z innymi. Natomiast ja mam też takie wrażenie, słuchajcie, że Wy próbowaliście jakby coś osiągnąć. Może próbowaliście nawiązać jakąś współpracę, może były jakieś na przykład negocjacje, może były jakieś próby, może były jakieś rozmowy, jakieś dyskusje. Tak jakbyście byli w jakimś procesie, dla niektórych z Was okres 3 miesięcy mógł mieć znaczenie, może mieć znaczenie, czyli ten proces tych, nazwijmy to, negocjacji czy rozważań, bo to może dotyczyć i miłości, ale to może też dotyczyć, nie wiem, chęci zakupu czegoś. Dla niektórych z Was to mógł być zakup domu. Dla niektórych z Was to chodziło o jakieś takie zawodowe sprawy, biznesowe. I ten okres tych rozważań mógł trwać około 3 miesięcy. I ta pełnia, mam wrażenie, słuchajcie, przynosi jasność. I ja mam wrażenie, że to jest związane z czymś pozytywnym. Czyli tutaj może być, mam wrażenie, że odnajdujecie wspólną przestrzeń z kimś, wspólne rozwiązanie i jest jakaś zgoda na przykład na Wasze warunki, jest zgoda na Wasz pomysł, jest zgoda na Waszą wersję, jest przyjęcie na przykład Waszej propozycji, przyjęcie Waszej idei, przyjęcie Waszego pomysłu. Tutaj mam wrażenie, była jakaś bitwa. Może dużo osób o coś walczyło, może była jakaś konkurencja, albo była jakaś niezgoda, były różne opinie z różnych stron, nieumiejętność dojścia do właśnie tej wspólnej przestrzeni. I mam wrażenie, że Wy z tą energią pracowaliście, byliście elementem tego i pracowaliście z tym, albo mogło być tak, że Wy byliście poza tym i ktoś decydował na przykład w ramach konkursu, tak, o Was, były właśnie te rozważania na temat, czy weźmiemy tego kandydata, tego czy tamtego. I tutaj były różne opinie, dlatego niemożność dojścia do wspólnego werdyktu. Teraz jest ten wspólny werdykt osiągany. Więc tutaj mam wrażenie, słuchajcie, że Wy może już o tym zapomnieliście dawno. Bo to trwało długo, ten żółw mówi mi o tym, że to długo trwało i mogło być tak, że Wy nawet już od tego odsunęliście się, że zaczęliście rozważać inne opcje, że jakby trochę zapomnieliście o tym i coś powraca. Może być tak, że coś powraca, coś o czym zapomnieliście powraca w konkretnej formie i może powraca dlatego, że odpuściliście i tutaj będzie, mam wrażenie, sukces. Będzie świętowanie, celebrowanie, przyjęcie czegoś.
przyjęcie Was, przyjęcie czegoś od Was, może otwarcie się na jakąś współpracę. Albo jeżeli to Wy o czymś decydowaliście, to z tego konfliktu przeszliście w taki wybór pomiędzy może dwiema i teraz będzie pojawiać się jasność. Dobra, ja wybieram tą monetę, ja się na to decyduję. Więc jeżeli Wy decydowaliście, to też ta pełnia będzie Wam przynosić jasność odnośnie tego. I to może dotyczyć różnych obszarów Waszego życia. Czyli coś się konkretyzuje w tą pełnię, coś nabiera kształtu, coś nabiera formy, coś nabiera jasności. Długo nad tym pracowaliście albo długo na to czekaliście i to się będzie manifestować w pełni księżyca czy w czasie pełni, w czasie tego czasu pełni. No i mam wrażenie, że to może dotyczyć spraw zawodowych, materialnych, ale nie tylko. To może dotyczyć kupna czegoś, to może dotyczyć jakichś transakcji, ale to może też dotyczyć spraw takich rodzinnych i relacyjnych. Dobra, koziorożce, na sam koniec. Energia runiczna dla Was. Ruch. No właśnie, ruch. Dokładnie tak. Hagalas. Mam wrażenie, że ta karta jest związana z... Znaczenie, sztorm, słowo kluczowe agresja. Ta runa wskazuje na wiatr, na złą pogodę i jest związana z takimi destruktywnymi siłami i z czasem kryzysu. Ta runa pomaga nam stać się świadomymi naszych najgłębszych impulsów i chroni nas w czasie kryzysu i w czasie zmiany. Czyli ta runa pojawia się po to, żeby Was chronić. Ja bardziej tą runę kojarzę z ruchem, że ona przynosi Wam ruch w jakiejś sprawie, czy w jakimś obszarze, czy w jakiejś dziedzinie Waszego życia. Że to przynosi Wam takie zawieruszenie, ale to jest pozytywne. Czyli jest jakieś poruszenie w jakiejś sprawie, która trochę została zapomniana, odłożona. Coś takiego tutaj się pojawia. Poruszenie w jakiejś sprawie, mam wrażenie. A Algis? A Algis? Może być też tak, że to dotyczy przeszłości. Algis, znaczenie łoś, słowo kluczowe moc. Ta karta jest połączona z siłą woli, która jest właśnie takim fundamentalną cechą do konfrontowania się z trudnymi sytuacjami. I ona właśnie pomaga w takich trudnych sytuacjach, gdzie jest potrzebna cierpliwość i taka dociekliwość. Ja mam wrażenie, że to odchodzi, a będzie się manifestować ten nowy początek. Gebo. Że ta gebo zaczyna bardziej oddziaływać we Waszym życiu. Mam wrażenie, że te runy są odchodzące. Dar, wdzięczność. Ta runa jest powiązana z odczuciem wdzięczności, kiedy coś otrzymujesz, ale też ze szczodrością w stosunku do innych. Dobra, mogło być tak, koziorożce, że zadziała się trochę zawierucha w Waszym życiu. Na coś liczyliście i coś się nie zamanifestowało. To spowodowało konflikt, taki nieprzewidziany konflikt. I mam wrażenie, że Wam się może mogło wydawać, że to jakby się nie będzie manifestować, że to już jakby... że to jest koniec tej podróży. Nie, ten rezultat za pierwszym razem był taki, bo to nie był czas na to. To nie był właściwy czas, to nie była właściwa forma, wy nie byliście na to gotowi, dlatego zadziało się to przedłużenie, tak jakby o coś się staracie,
Myślicie, że to pójdzie gładko, okazuje się, że to gładko nie idzie, pojawiają się jakieś komplikacje. Mogliście to odebrać jako znak, że to się nie zadzieje, że to nie ma racji bytu, że to nie tędy droga. Ja mam wrażenie, że to tędy droga, tylko że to nie był właściwy czas, z jakiegoś powodu zadziały się opóźnienia. To zostało jakby zatrzymane i to teraz powraca w nowej formie. I wy połączycie te kuleczki. Wy będziecie wiedzieć, dlaczego te opóźnienia, te komplikacje, te konflikty, dlaczego to się pojawiło. Bo coś się pojawia w dużo lepszej formie. Ta karta pomaga nam otworzyć serca na braterstwo i na współpracę. I z tym Was zostawiam, moje drogie koziorożce. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i przechodzimy do wodników. Wodnik. Paść kielichów pod spodem pali. Tak jakbyście gdzieś wodniki zaglądali. Paść kielichów, as kielichów, jakiś nowy początek, który przynosi potencjał na spełnienie emocjonalne. Mam wrażenie też, że, czyli tak, to może dotyczyć jakichś przedsięwzięć, ale też myślę, że zaczynacie pojmować miłość inaczej. To może być dla niektórych z Was. Co Wam przynosi ta pełnia? Karta świata. I wiecie, co ja tutaj słyszę? Przerysowujecie swój obraz. Okay? Czyli tak, ja Was widzę tutaj, wodniki, że Wy jesteście tą centralną postacią w Waszym życiu i jesteście malarzem, który maluje swoje życie, który maluje to, co się dzieje w życiu. I do tej pory robiliście to w jakiś sposób i ja mam wrażenie, że pełnia przynosi Wam jakieś nowe wejrzenie, nowy wgląd. Bierzecie pędzel do ręki i przemalowujecie ten obraz. To się oczywiście nie dzieje za jednym zamachem, ale mam wrażenie, że macie, że zadziewa się jakaś zmiana percepcji. I ta zmiana percepcji powoduje, że Wy zaczynacie rysować swoje życie inaczej. Według tej nowej percepcji. I widząc wcześniejsze karty, czyli pojawił się as kielichów, pojawił się paść kielichów, mam wrażenie, że to jest bardziej z poziomu tego, co czujecie. Bardziej z poziomu swoich uczuć, bardziej z poziomu tych uzdrowionych aspektów w sobie, bardziej z poziomu serca, bardziej z poziomu głębi, bardziej z poziomu głosu wewnętrznego, bardziej z poziomu duszy. I ten obraz będzie w większej harmonii z Wami. Słyszę też wychodzenie z perfekcjonizmu. Może do tej pory próbowaliście malować taki obraz perfekcyjny, a teraz mam wrażenie, że zaczynacie wchodzić w większy abstrakt. Jest więcej wyrażania kolorów, jest więcej wyrazistości. Może to, co obraz przedstawia sam w sobie, nie jest aż tak rozpoznawalne, ale to jest bardziej Wasze. Zaczynacie malować obraz, który jest odzwierciedleniem Was. I to będzie Wam przynosiło dużo więcej harmonii we Waszym życiu. Otwieracie się na miłość w różnej formie. Otwieracie się na obfitość. Do tej pory mam wrażenie, jakoś to blokowaliście. Tak jakby wychodziła z Was jakaś ekspresja Was samych, która będzie się przejawiać na zewnątrz jakoś. To jest bardziej prawdziwe, dlatego będzie to przyciągać to, co prawdziwe, to, co obfite. Tak ja to widzę. Wychodzicie z więzienia, które sami stworzyliście dla siebie w pewnym sensie, bo ta karta może oznaczać więzienie w jakiejś formie, tak? Tak jakby się, cokolwiek to więzienie dla Was oznacza, czyli byliście w jakiejś sytuacji, byliście w jakichś okolicznościach, ale tutaj nawet nie chodzi o samo jakby bycie w jakiejś formie, tylko chodzi o widzenie tego. Że to Wasze postrzeganie kreowało
To, że wyście to widzieli jako więzienie, to było związane z jakimiś waszymi zranieniami, mechanizmami, tak jakbyście się złapali w jakąś sieć w pewnym sensie. Sami siebie łapaliście w jakąś sieć. Tak ja to odczuwam. I teraz jakby przemalowujecie tą rzeczywistość, bo coś pęka jakby. Pęka jakaś blokada, pęka jakieś uwarunkowanie. Bo czy jesteście tego świadomi, czy nie, mam wrażenie, że byliście w procesie uzdrawiania. I zadziewa się jakiś kluczowy moment pęknięcia jakiejś blokady serca. Tutaj serce odgrywa bardzo dużą rolę. Otwarcie się na uczucia. Może być tak, że tutaj ktoś do was powraca. Może z jakimiś przeprosinami, może z jakimś wyjaśnieniem. Może tak być, ktoś powraca na przykład z przeszłości, albo wy się jednacie z kim trzeba było się pojednać w sobie. Tak? Bo to nie musi być tak, że my fizycznie tego musimy doświadczyć. To się może zadziać na poziomach energetycznych. Czyli może być tak, że wy uzdrawialiście jakiś aspekt, jakieś aspekty w waszym sercu i to się teraz dokonuje. Ok? To może dotyczyć uzdrawiania wewnętrznego dziecka. Jakoś rodzice mogą być ważni. Ale może być też tak, wodniki, że to wy będziecie do kogoś się zwracać. Bo mam wrażenie, że tutaj ta cesarzowa może dotyczyć kogoś w waszym życiu, kogoś, kto się od was oddala w pewnym sensie, albo fizycznie, albo emocjonalnie, trochę nabiera dystansu i obserwuje raczej niż się angażuje. I może być tak, że to wy będziecie się w stronę, że to powoduje, że u was się to serce otwiera. I wy może będziecie wychodzić z jakimiś przeprosinami, z jakimiś wyjaśnieniami, może z prośbą o przebaczenie. Tutaj może być takie z waszej strony wyjście naprzeciw. I to oddalenie się było konieczne po to, żeby mogła pęknąć jakaś blokada we waszym sercu, która wprowadzała dysharmonię na różnych poziomach waszego życia. Nawet jeżeli to dotyczy relacji, a mam wrażenie, że dla wielu z was takie to może być, okay, to ta osoba miała się nauczyć miłości do siebie, miała się nauczyć postawienia granic. Może miała się nauczyć postawienia na swoim. I ona się oddaliła jakoś. I to było konieczne do tego, żebyście wy mogli jakoś, żeby jakaś blokada w waszym sercu mogła puścić. Mam wrażenie, że to by się bez tego nie odbyło. I może być tak, że wy teraz decydujecie się na jakąś formę, jak to się mówi, na jakąś formę pojednania. Może tak być. Więc tutaj ta pełnia przynosi wam, słuchajcie, większe połączenie się ze swoimi uczuciami, pęknięcie jakiejś dużej blokady, której być może nie byliście świadomi. Tutaj się zadziewa jakieś uzdrowienie, to może być pod wpływem kogoś w waszym życiu, kogoś, kto jest wam bliski i kto w końcu zaczyna wyrażać miłość do siebie. Kończycie jakiś cykl, będziecie przemalowywać swój obraz i to jest z poziomu serca. Zaczynacie manifestować z poziomu serca. Nie z poziomu logiki, tylko serca. Runa, energia runiczna na najbliższy czas. Dla wodników. Dobra, Tivas. Chcę powiedzieć, że no, zmierzacie, ruszacie w nowym kierunku. Tak ja chcę tą runę nazwać, ale zobaczmy, o czym ona nam mówi. Północna gwiazda, słowo kluczowe ambicja. Ta runa jest połączona z wewnętrzną mocą, która prowadzi nas przez
morze egzystencji. Ta runa wzmacnia w nas umiejętność wytrwałości, ale również wzmacnia w nas charyzmę, urok osobisty i stawanie się liderem grupy. Natomiast ja tutaj to odczuwam jako przekierunkowanie w stronę północy, czyli w stronę swojego północnego bieguna, czyli zaczynacie iść we właściwym kierunku. A Sovela? Co to jest Sovela? Sovela. Chyba znaczenie koło, słowo kluczowe, koncentracja. Również jest to związane, ta runa jest związana z charyzmą i z taką energią motywacji. No właśnie, Sovela pomaga nam, czy rzuca światło na nasze pragnienia i pomaga nam w skupieniu się na naszym celu. No a pod spodem mamy radość i połączenie z kimś innym. To jest taka energia radości i łączenia się z kimś. Więc tutaj mam wrażenie, słuchajcie, że rzeczywiście jest pojednanie z kimś, transformacja, ale to dlatego, że wychodzicie z jakiejś ciemności, z tego okresu sztormicznego. To tak jakbyście płynęli pod prąd i zaczynacie płynąć z prądem. Zostaje wam rzucone światło na tutaj, na tego smoka, na ten największy lęk albo na ten aspekt, który blokował. Pełnia przynosi wam zobaczenie tego i przekierunkowanie. I z tym was zostawiam. Trzymajcie się ciepło, wodniki. Do usłyszenia następnym razem. I przechodzimy do ostatniego znaku, czyli do ryb. Dzień dobry, ryby. Dziękuję wam za waszą obecność. Zobaczmy, co chce do was przyjść na czas pełni księżyca w baranie. Karta śmierci się pokazuje, czyli jakaś transformacja, zakończenie czegoś, oddalenie się od tego, co już nie służy. Mam też jakieś odczucie dokonania czegoś, tak jakbyście wykonali coś w niedalekiej przeszłości, co stało się aktem dokonującym albo zawiązującym, zamykającym pewny etap waszego życia, ale też to otwiera was na coś nowego. To może być jakoś połączone z tym, co było w waszym życiu do tej pory, ale może być też odkrywanie kompletnie czegoś innego. Natomiast to, co się dokonało w niedalekiej przeszłości, było konieczne do tego, żeby to tak energetycznie zamknąć. Dobrze. Co się pojawi na 9 kielichów? Nam się odwraca i 9 monet, czyli tutaj mamy taką bardzo silną energię ja, niezależność, samodzielność, samowystarczalność, bycie też w połączeniu z kimś, w energii równoczesnego zachowania swojej odrębności i niezależności. Tutaj widzę pójście w kierunku większej obfitości materialnej, ale też emocjonalnej. Moment. Mam wrażenie, że coś zmierza do waszego życia, ryby. Pojawił się rycerz kielichów i karta sprawiedliwości. Tak jakby właśnie, tak jak mówię, nastał czas, na coś nastał czas. I mam wrażenie, że pełnia, to nie musi być dokładnie w pełni, to mam wrażenie, że pełnia jakby otwiera taką przestrzeń energetyczną na to, żeby coś nowego mogło przyjść do waszego życia i to jest ten rycerz kielichów, który się pojawił. Zmierza w waszą stronę coś, co przyniesie wam spełnienie emocjonalne. Okej, to może dotyczyć różnych dziedzin waszego życia, natomiast ja to odczuwam najbardziej w kwestiach samorealizacji. I to może być jakoś połączone z tym, co robiliście w przeszłości, ale niekoniecznie. To może być coś kompletnie nowego, czego nie byliście świadomi w samych sobie. To może być jakaś nowa umiejętność, nowy talent, nowe zainteresowanie.
I ważna jest otwartość. Głupiec. Głupiec i na końcu mamy asa kielichów. Nie na końcu, tylko pod spodem talii mamy asa kielichów. Więc tutaj, słuchajcie, dla Was, ryby, pojawia się nowy początek. Początek nowego cyklu, bo głupiec to jest pierwsza karta w tarocie. Rozpoczynamy nową podróż z poziomu świeżej energii. Otwieramy się na nowe możliwości, otwieramy się na to, co chce nam przynieść świat. Patrzymy z ufnością w przyszłość. Okay? Tutaj nam się też pojawia energia dziecka, czyli ja mam wrażenie, że tutaj może chodzić o takie uzdrowienie wewnętrznego dziecka, czyli otwieracie się na nowy początek, rozpoczynacie na nowo z poziomu uzdrowionego wewnętrznego dziecka. Tu jest uwolnienie tego wewnętrznego dziecka. Ono już nie jest niczym skrępowane, dlatego możecie odbyć, rozpocząć tą nową podróż w jakimś nowym kierunku. I tutaj jest ogromne otwarcie się na to, czym to jest, na to, czym to będzie, w jakiej formie to nowe się zamanifestuje. I miałam odczucie, że to się otwiera, ta przestrzeń się otwiera energetycznie, ale na manifestację tego w formie materialnej trzeba jeszcze poczekać. Natomiast otwiera się tutaj ten kielich obfitości. Ok? Miłość, obfitość, płodność. Zadziewa się tutaj manifestacja z poziomu lekkości serca, z poziomu uzdrowionego serca, z poziomu uwolnionego serca. U Was słowo uwolnienie jest bardzo ważne. To serce zaczyna tryskać kompletnie nową energią. Widzę dużo takiego złotego, żółtego światła w tym sercu. I ono wydobywa się coraz bardziej na zewnątrz. Coś było głęboko w Was jakby zakotwiczone, zatrzymane, zablokowane. Tak to widzę w kapłance, która jakby tutaj się pokazuje odwrócona. I to się odblokowało. I mam wrażenie, że ten akt z niedalekiej przeszłości w jakiejś formie, jakieś może wasze działanie, jakieś wasze uczestniczenie w czymś jakoś spowodowało uwolnienie tego, co było zakotwiczone. Ja mam wrażenie, tak jakby się coś zahaczyło. Tak jakby ktoś wrzucił kotwicę do waszego wnętrza i chciał ją wyciągnąć z powrotem, ale ona się zaczepiła i nie można jej wydobyć. I to trwało przez jakiś czas. Takie szamotanie się, takie szarpanie się. I mam wrażenie, że coś w niedalekiej przeszłości to odblokowało i teraz to serce zaczyna bić inaczej. I ono jest gotowe na tą nową podróż. Słuchajcie, tutaj dla Was, ryby, czas kwietnia kolejnego roku może być jakoś ważny. Ale nie chodzi tylko o ten czas. Ten czas może ulec zmianie. Dla każdego z Was ten czas jest indywidualny, ale tutaj kwiecień, maj mogą być jakoś znaczące. Natomiast widzę też tutaj rodzinę, relacje różnego rodzaju, które ulegają harmonizacji. Harmonizuje się dom. Cokolwiek to dla Was oznacza. Cokolwiek to dla Was oznacza. I triumf. Jest triumf albo będzie triumf. I tak jakby ktoś obserwował Was w tym triumfie. Dobra. Tutaj może też się uzdrawiać coś takiego, że może kiedyś chcieliście doświadczyć takiego triumfu i chcieliście doświadczyć kogoś, kto byłby z tego dumny. Karta cesarzowej może oznaczać partnerkę, ale może oznaczać matkę. Więc tutaj powracając do uzdrawiania wewnętrznego dziecka, tutaj mogło się zadziewać takie
powtarzanie tego procesu po to, żeby jakby przepisać pewne wydarzenie, w którym ja czuję, że ktoś jest ze mnie dumny. Albo może samemu sobie trzeba było tą dumę dać. To może być dla kogoś z Was. W każdym bądź razie, rybki, idziecie w stronę czegoś nowego i otwórzcie się na to, czym to może być, bo ten rozdział, w którym byliście, jakoś się domyka, zamyka. Otwórzcie się na to, co może Was zaskoczyć. Energia runiczna, Algis. O czym nam mówi Algis? Algis? Łoś, znaczenie, słowo kluczowe, moc. Ta karta jest związana z siłą woli, z taką fundamentalną cechą do konfrontowania się z trudnymi sytuacjami. Algis jest pomocny, czyli ta runa jest pomocna w sytuacjach, które wymagają cierpliwości i takiej dociekliwości, a pod spodem pojawia nam się Isa, czyli lód, znaczenie lód, słowo kluczowe intuicja. Ta runa jest związana z myślą i z intuicją, z takimi niespodziewanymi przebłyskami świadomości, które przebijają welon iluzji i czasami powodują chaos, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny. Isa chroni nas od zbyt dużego krytycyzmu, czyli tutaj mogło być wzmocnienie siebie przed nadmiernym krytycyzmem, czyli to jest związane ze zbudowaniem poczucia własnej wartości i pewności siebie, ale również wzmacnia krytyczne myślenie i poczucie własnej wartości. I z tego poziomu, słuchajcie, będzie wyruszenie w tą nową podróż. Z poziomu rozpoznania, zintegrowania swojej własnej wartości. I uwolnienia tego osobistego światła, czyli potencjału. I ten potencjał, słuchajcie, mam wrażenie, że on już został jakby wydany do świata, wyrzucony do świata, takie zasiane ziarno. I ten potencjał wcześniej czy później powróci do Was w jakiejś nowej formie i będzie chciał być eksplorowany. Z tym Was zostawiam, moje drogie ryby. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zapraszam na raz kolejny. Słuchajcie, to już jest wszystko dla Was w tym czytaniu. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Dziękuję Wam za Wasze zaufanie, za Waszą otwartość. Słuchajcie siebie, konsultujcie się ze sobą. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się mocno. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa.